Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Informacji Dnia. Nowe Jeziorki to nazwa pierwszego osiedla, które powstanie w Warszawie w ramach programu Mieszkanie Plus. Dziś spółka BGK Nieruchomości podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Tak dużych projektów mieszkaniowych nikt jeszcze nie realizował, mówi wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. To jedna z największych, dzisiaj największa inwestycja, którą proponujemy w ramach programu Mieszkanie Plus. Budowa osiedla Nowe Jeziorki na warszawskim Ursynowie ruszy w połowie przyszłego roku. Skala inwestycji jest ogromna, mówi Grzegorz Muszyński, członek zarządu BGK Nieruchomości. Najwięksi polscy deweloperzy, prywatni deweloperzy budują 3000 mieszkań rocznie. To jest mniej więcej tyle, co nasza jedna inwestycja. Ale dla samorządu ważne jest, aby miasto rozwijało się w sposób zrównoważony. Chodzi o to, aby na terenie budowanego osiedla znalazły się instytucje kultury, placówki sportowe oraz oświatowe, mówił dziś Piotr Zalewski, zastępca burmistrza Ursynowa. W planach Nowych Jeziorek przewidziano także połączenia komunikacyjne z centrum miasta. Miejsce jest naprawdę fantastyczne. To jest jedno z zielonych jeszcze miejsc, takich bardzo dobrze, fajnie rozwijających się nie tylko na terenie Ursynowa, ale również i na terenie Warszawy. I rzeczywiście ci mieszkańcy, którzy tam będą mieszkali, nie stworzą pewnej enklawy i pewnej takiej niezależnej wyspy, tylko w sposób taki ciekawy wtopią się i jak gdyby zintegrują ze społecznością lokalną. Osiedle powstanie w południowej części Ursynowa przy ulicy Karczunkowskiej na 15-hektarowej działce. To nowy sposób budowy tak dużych osiedli mieszkaniowych. Chcemy, aby sposób, w jaki realizujemy inwestycje, był wzorem dla innych. Nie tylko w ramach programu Mieszkanie Plus, ale chcemy pokazać, że można w Polsce budować inaczej niż wyłącznie w taki sposób, który umożliwi jak najwyższą marżę, tylko w taki sposób, który zapewni dobre, spokojne, wygodne życie tym mieszkańcom, którzy będą mieszkali w tych osiedlach. Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus przygotowywane są w innych miastach Polski, na przykład w Krakowie, mówi Marcin Kędzierski. Planowana jest budowa całego osiedla na południu Krakowa. Natomiast pozostaje wiele wątpliwości, czy po pierwsze ta lokalizacja jest właściwa, dlatego że komunikacyjnie to będzie teren jednak odcięty od centrum. Podobne obawy pojawiły się przy planowaniu inwestycji w Warszawie, jednak projekt osiedla Nowe Jeziorki przewiduje odpowiednie połączenia komunikacyjne. Zainteresowanie programem Mieszkanie Plus jest bardzo duże także w mniejszych miastach. Władze Świdnika pracują obecnie nad odpowiednim uzbrojeniem terenu pod inwestycje, doprowadzeniem sieci elektrycznej, sanitarnej i połączeniem drogowym, mówi zastępca burmistrza Świdnika Michał Piotrowicz. Na pewno jest w stanie pomóc wielu osobom, wielu rodzinom, które do tej pory nie zgromadziły wystarczających na wkład własnych środków finansowych, tak aby móc sięgnąć po kredyt bankowy i kupić to mieszkanie na rynku komercyjnym. Myślę, że zapotrzebowanie na własne lokum jest tak duże na rynku, że nie spowoduje to większych perturbacji czy nie zaburzy konkurencyjności, a jedynie wesprze te grupy, które są w najtrudniejszej sytuacji i takiego wsparcia rządowego potrzebują. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce, by w przyszłym roku w ramach programu Mieszkanie Plus w ponad 300 lokalizacjach rozpocząć budowę 100 tysięcy mieszkań. Z roku na rok poprawia się jakość pasażerskich przewozów kolejowych. Cieszy to zwłaszcza tych, którzy wolą podróż na wyczekiwany urlop spędzić w wygodnym przedziale, a nie za kierownicą samochodu. Według Urzędu Transportu Kolejowego maleje ilość nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli składów kolejowych. Równocześnie rośnie świadomość pasażerów o prawach do odszkodowania za niedogodności w podróży. Czas wakacji, czas urlopów. Na miejsce wypoczynku trzeba jednak jakoś dotrzeć. Coraz więcej Polaków wybiera pociąg. Dlaczego? Nie trzeba spędzać wielu godzin za kierownicą, a komfort i bezpieczeństwo podróży znacznie się poprawiły. Niestety nie zawsze kolej spełnia te oczekiwania. Niedomykające się okna i drzwi najczęściej uprzykrzają kolejową podróż. Jednak według Urzędu Transportu Kolejowego, który systematycznie kontroluje składy pasażerskie, ilość niedogodności maleje.
Podczas tych czynności licznych kontrolnych, które wykonujemy, stwierdzamy, że ilość nieprawidłowości spada i to bardzo cieszy. Średnio statystycznie nieprawidłowości, jakie podczas takich kontroli stwierdzamy, to jest jedna nieprawidłowość. One są różnego ciężaru gatunkowego. Mówi prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra. W lipcu przeprowadzono 42 dodatkowe kontrole. Inspektorzy w sposób szczególny zwracają uwagę na bezpieczeństwo podróży. Zły stan techniczny pociągu, niewłaściwe oznakowanie i wyposażenie wagonów, wadliwe działanie monitoringu czy brak kwalifikacji maszynistów. Liczy się także czystość wagonów i sprawna klimatyzacja. Oświetlenie, otwierają się. Bezpieczeństwo, czy jest to zabezpieczone, czy w ogóle się znajduje. Hamulec bezpieczeństwa. Głośność, można regulować. I ogólny komfort i czystość wagonu. Za nieprawidłowości przewoźnikowi kolejowemu grozi kara. W przypadku takim, kiedy taka decyzja nie zostałaby wdrożona prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jesteśmy w stanie nałożyć na przewoźnika karę, albo jeżeli tutaj by była jakaś zwłoka w wykonaniu decyzji, to jest bardzo wysoka kara, 5000 euro za jeden dzień zwłoki. Każdy z niezadowolonych pasażerów może złożyć reklamację, podkreśla inspektor Urzędu Transportu Kolejowego Kamil Świętoń. Może określić roszczenie samodzielnie, przewoźnik później może to roszczenie uznać w całości, uznać w części albo ewentualnie odrzucić. Jeżeli odrzuci roszczenie pasażera, pasażer może się odwołać albo złożyć wniosek do Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego o polubowne rozpatrzenie takiego sporu. W pierwszym półroczu tego roku do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego trafiło 612 skarg. Dotyczyły one głównie niewłaściwej obsługi przez pracowników kas biletowych, niekomfortowych warunków przejazdu, a także opóźnień. Za opóźnienie pociągu dalekobieżnego od godziny do dwóch przysługuje pasażerowi zwrot wartości 25% ceny biletu. Powyżej dwóch godzin połowa ceny biletu. Staramy się pracować nad poprawą jakości i bezpieczeństwa podróży, mówi rzecznik PKP Intercity Agnieszka Serbeńska. Spółka chce wydać na inwestycje 7 miliardów złotych w przeciągu 5 lat. W lutym podpisaliśmy umowę z fabryką Cegielski w Poznaniu na kupno 55 nowych wagonów. Podpisaliśmy w maju z Newagiem umowę na kupno 20 nowych lokomotyw. Mamy umowy z Pesą Bydgoską na modernizację 233 wagonów. Jak dodaje, przewozy kolejowe PKP Intercity cieszą się rosnącym zainteresowaniem podróżnych. W tym półroczu już przewieźliśmy ponad 21 milionów i to jest o milion więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Po modernizacji część lokomotyw i wagonów będzie przystosowana do prędkości 200 km na godzinę, a może i wyższej. Wojewoda pomorski skarży do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchwałę Rady Miasta Gdańska wprowadzającej kontrowersyjny model na rzecz równego traktowania. Wojewoda pomorski nie zdecydował się na zastosowanie rozstrzygnięcia nadzorczego, które stwierdziłoby nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska wprowadzającej model na rzecz równego traktowania. Apelowali o to mieszkańcy Gdańska, zaniepokojeni rodzice oraz środowiska katolickie. Wojewoda Dariusz Drelich chce jednak, by w sprawie uchwalenia kontrowersyjnego dokumentu wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny. Skarga na tę uchwałę aktualnie jest konstruowana wraz z uzasadnieniem i zostanie w jak najszybszym czasie złożona do Rady Miasta Gdańska, która jest zobowiązana przekazać ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zaskarżone zostaną niektóre zapisy tej uchwały. Mówi Paula Poniewierza, koordynator Biura Wojewody Pomorskiego. Tryb skargowy nie zablokuje realizacji uchwały Rady Miasta Gdańska. Dopiero wiążące będzie postanowienie sądu w tej sprawie. Przeciwnicy modelu na rzecz równego traktowania podkreślają, że dokument jest niezgodny z polskim prawem, między innymi konstytucją oraz wieloma ustawami, w tym ustawą o samorządzie gminnym. Szkodliwy dokument promuje ideologię gender oraz daje środowiskom LGBT specjalne przywileje w Gdańsku, łącznie z możliwością indoktrynacji dzieci w szkołach. Model na rzecz równego traktowania uderza również w Kościół katolicki i swobodne wyznawanie wiary w przestrzeni publicznej.
10 lat po agresji zbrojnej Rosji przedstawiciele Polski, Litwy, Łotwy i Ukrainy wyrazili pełne poparcie dla jedności i integralności Gruzji. Drugi, a zarazem ostatni dzień wizyty w Tbilisi ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza obserwował Paweł Rzymyszkiewicz. Spotkanie z prezydentem i premierem Gruzji, a także przewodniczącym gruzińskiego parlamentu. Tak wyglądał plan drugiego dnia wizyty ministra spraw zagranicznych w Tbilisi. Chciałbym zapewnić o pełnym poparciu, jakie mój kraj daje wobec procesu reform i waszego proeuropejskiego kursu. Kursu, który za wszelką cenę chciała przerwać Rosja, nie drogą dyplomatyczną, a siłą. Po gruzińsku Sanczablo, przez Rosjan nazywane Osetią Południową. To tu w 2008 roku zatrzymały się rosyjskie wojska. Zatrzymały i nigdy nie wycofały. Zaledwie 45 minut drogi od Tbilisi. Do dziś Rosjanie nie wypełniają swoich zobowiązań. Żołnierze Federacji Rosyjskiej obecni są zarówno na terenie Osetii Południowej, jak i Abchazji. Konieczne jest kontynuowanie międzynarodowych wysiłków na rzecz politycznego i pokojowego rozwiązania tego konfliktu terytorialnego, w tym w ramach rozmów w Genewie. Zaznaczył w swoim oświadczeniu minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. W podobnym tonie wypowiadają się szefowie dyplomacji Łotwy i Litwy. To także dotyczy praktycznych kroków, tego co możemy zrobić jako Unia Europejska, jako społeczność międzynarodowa, by silnie wspierać gruzińskich przyjaciół w walce o integralność terytorialną. Ten problem nie zniknął. To, co wydarzyło się 10 lat temu, okupacja 20% terytorium Gruzji, nie jest czymś, co powinniśmy przyjąć jako normalne. Wyrazem wsparcia przez społeczność międzynarodową są ćwiczenia wojskowe NATO i krajów partnerskich na terenie właśnie Gruzji. Biorą w nich udział żołnierze między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec i Francji. Ćwiczenia mają na celu wsparcie i wzmocnienie gruzińskiej armii, uczestniczących narodów, partnerów regionalnych oraz gotowości i interoperacyjności Stanów Zjednoczonych podczas wielonarodowej operacji. Władze w Tbilisi doceniają wsparcie, które napływa zarówno ze strony krajów wchodzących w skład NATO, jak i wsparcie Unii Europejskiej. Przez ostatnich 10 lat uzyskaliśmy wsparcie społeczności międzynarodowej. Jesteśmy bardzo wdzięczni europejskim partnerom za tę wizytę i za kontynuację wspierania suwerenności Gruzji i jej integralności terytorialnej. A o integralność terytorialną walczy dziś także Ukraina. Wicepremier tego kraju raz jeszcze przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze kraje bałtyckie, a później może i czas na Polskę. Te słowa były prorocze. Jak dziś widzimy, po Gruzji okupowane było terytorium Ukrainy, wschodnia Ukraina, był okupowany Krym. Bez wątpienia Rosja ponosi odpowiedzialność za humanitarną katastrofę, która jest na okupowanych terytoriach. Odpowiedzialność Rosji za naruszenie integralności Gruzji jest niepodważalna. Cenę za zbrojny atak ponosili cywile i żołnierze. Ich groby znajdują się w Tbilisi, przy pomniku bohaterów poległych za jedność Gruzji. Sąd w Niemczech skazał kobietę, która molestowała swojego małego syna i sprzedawała go pedofilom. Pomagał jej konkubent, który też trafi do więzienia. Mężczyzna w przeszłości był już karany za pedofilię. Na dramat chłopca nie reagowały niemieckie służby. 48-letnia matka wraz ze swoim 39-letnim partnerem wykorzystywała seksualnie swojego syna przez 2 lata. Chłopiec ma dziś 10 lat. Para nagrywała gwałty i udostępniała je w internecie. Sprzedawała też chłopca pedofilom z Niemiec oraz innych państw. Według śledczych był zmuszany do prostytucji prawie 60 razy. Pedofile płacili parze od 200 do 10 tysięcy euro. Udało się zidentyfikować 6 mężczyzn, którzy molestowali chłopca. Kilku zostało już skazanych. Matka chłopca trafi do więzienia na 12,5 roku za gwałt, wykorzystywanie seksualne oraz stręczycielstwo. Przez cały proces milczała. Jej partner, który opisał wszystko ze szczegółami, spędzi w więzieniu 12 lat. Para będzie musiała wypłacić również zadośćuczynienie chłopcu oraz 3-letniej dziewczynce, którą wcześniej też molestowali. W trakcie procesu na jawę wyszły ogromne zaniedbania niemieckich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci. Chłopiec został zabrany parze kilka miesięcy przed jej aresztowaniem.
zdaniem po kilku tygodniach wrócił jednak pod opiekę pedofilów. Konkubent matki, mimo że miał sądowy zakaz zbliżania się do dzieci i w przeszłości był skazywany za molestowanie, zamieszkał z chłopcem pod jednym dachem. Żaden urząd nie zainteresował się tym, co robi. O tym, że chłopiec może być ofiarą molestowania, informowała też szkoła, do której uczęszczał. Sprawę zaniedbań urzędników sprawdza specjalna grupa robocza. Jutro w argentyńskim Senacie odbędzie się głosowanie w sprawie wprowadzenia tzw. aborcji na życzenie. Wcześniej Sejm zagłosował za rozszerzeniem możliwości zabijania dzieci poczętych. Przeciwko takiemu prawu na ulicach stolicy protestują Argentyńczycy. W Argentynie trwają prace nad zmniejszeniem prawnej ochrony dzieci nienarodzonych. Sejm przyjął już ustawę, która dopuszcza zabicie dziecka poczętego do 14 tygodnia ciąży. W późniejszym okresie tak zwana aborcja będzie legalna ze względów eugenicznych, a także, jak to sformułowano, ze względu na ochronę psychologicznego zdrowia kobiet. Jutro głosowanie w Senacie. Prezydent stwierdził, że nie zawetuje ustawy, jeśli parlament ją przegłosuje. Obecnie w Argentynie tak zwana aborcja jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku gwałtu lub zagrożenia życia matki. W sobotę 500 000 Argentyńczyków wyszło na ulicę Buenos Aires, by bronić najbardziej niewinnych i bezbronnych dzieci. Wszyscy jesteśmy Kościołem, wszyscy jesteśmy tutaj i chcemy pokazać, że jesteśmy milionami Argentyńczyków, którzy wierzą, że najlepszym sposobem służenia naszemu krajowi jest dbanie o życie matki i dziecka. Nie chcę prawa śmierci, chcę prawa życia, aby państwo wzięło odpowiedzialność za te dzieci. To właśnie powiedziałabym senatorom. Weźcie pod uwagę mój głos i głos wszystkich tych ludzi, którzy nie mogli przyjść. Weźcie je pod uwagę i nie akceptujcie tego prawa aborcji. Katolicka Argentyna znajduje się pod presją organizacji międzynarodowych upowszechniających proceder zabijania dzieci poczętych. Po Irlandii widzimy kolejną próbę zmiany prawa, które ma na celu po prostu zabijanie niewinnych dzieci. Nie ma tutaj logicznych żadnych przesłanek, żeby zabijać nienarodzone dzieci. Nawet jeśli zostanie stwierdzone u nich pewien poziom niepełnosprawności. Nie ma takich logicznych przesłanek. Natomiast co może zadziwiać, to, że dokonuje się to w kraju, skąd pochodzi papież Franciszek. Mówi socjolog dr Jakub Koper. W tej sytuacji Argentyna potrzebuje modlitwy w intencji obrony życia. Pięć godzin trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z władzami NZZ Solidarność. W rozmowach uczestniczyli również minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz minister edukacji narodowej. Mieliśmy możliwość przedyskutowania wielu aspektów życia społecznego i życia gospodarczego. I tak patrząc na naszą gospodarkę i stan finansów państwa i na sprawność naszego państwa, podkreśliłem podczas naszego spotkania, że bardzo zależy mi na tym, żeby wykonać do czego rząd Prawa i Sprawiedliwości się zobowiązał, czyli budowa silnego, sprawnego, solidarnego, sprawiedliwego i spójnego państwa. Państwa, które będzie państwem przyjaznym dla ludzi, dla obywateli, dla pracowników, dla świata pracowniczego, w szczególności świata pracowniczego reprezentowanego oczywiście między innymi przez związki zawodowe. I powiedziałem również, że głęboko wierzę w to, że najsilniejsze gospodarki świata to takie gospodarki, które oparte są o konsensus, o dialog. Na przykład takie jak gospodarka niemiecka, czy japońska, czy francuska, czy słynące z tego gospodarki skandynawskie. Nasze trzy główne tematy to było odmrożenie wskaźnika w przyszłym roku dla sfery budżetowej, dla pracowników urzędów wojewódzkich, całej budżetówki. Także sprawy dotyczące minimalnego wynagrodzenia, jeżeli chodzi o przyszły rok, a także odmrożenia wskaźników, który uprawnia do obliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To jest dla nas dzisiaj najważniejsza sprawa. Ale tak jak mówił pan premier, wiele tematów przez te prawie 5 godzin omawialiśmy na Komisji Krajowej i przekazaliśmy te problemy panu premierowi. Dzisiaj po tym spotkaniu czekamy, aż pan premier usiądzie ze swoimi doradcami, ministrami, oceni te dzisiejsze nasze spotkanie
i przedstawi Komisji Krajowej Solidarności wnioski z tego dzisiejszego naszego spotkania. I w tym wydaniu to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Joanna Wysocka, zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju zapowiada się kolejna ciepła noc. Najchłodniej będzie we wschodnich regionach, tam temperatura wyniesie 15-17 stopni, a najcieplej na zachodzie, tam nawet 21 kresek. A jutro w południowych regionach i na Pomorzu małe zachmurzenie, w górach okresami duża. Nad pozostałym obszarem bezchmurne niebo. Temperatura maksymalna od 27 stopni nad morzem i we wschodnim pasie do 35 na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie się wahać i wyniesie 1016 hektopaskali. A teraz spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych dni. W czwartek na przeważającym obszarze kraju bezchmurne niebo. Rano od Pomorza przez Wielkopolskę po Opolszczyznę może padać deszcz lub zagrzmieć. Temperatura maksymalna wyniesie od 29-30 stopni na wschodzie i północy do 36 na ziemi lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. W piątek na wschodzie i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Od Olsztyna przez centrum kraju aż do południowych granic przelotny deszcz i lokalne burze. Temperatura wyniesie od 22 stopni w Szczecinie do 33 na Mazowszu. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Podczas burz może być on silny i porywisty.